23 lutego ukaże się książka, która nosi tytuł Wszyscy wiedzieli. W tej książce są rozmowy z dwiema lekarkami psychiatrii, które jedna z nich jest wiktymolożką. I ona odpowiada na pytanie, dlaczego ofiary, ludzie doświadczający przemocy, jak to niektórzy złośliwie piszą na forach, przypominają sobie po latach. Ja po prostu radzę to przeczytać. To jest opowieść o tym, skąd to się bierze. Jak bardzo człowiek, który doświadczył przemocy, robi wszystko, żeby zapomnieć. I on naprawdę na jakiś czas zapomina. Popiera pani teraz to wyznanie Moniki Kruszyńskiej w związku z zespołem Various Monks? Czy to jest wyznanie, które już miało miejsce w jej książce przecież? Znaczy, ja tę książkę czytałam i ona tam to napisała, powiedziała, napisane było o tej traumie. Jestem bardzo ciekawa, jak to się dalej potoczy. Ja bardzo kibicuję ludziom, którzy odważyli się wyjść i powiedzieli, co im robiono. W ogóle myślę, że historia Various Monks jest bardzo ciekawa, także pod tym względem. To jest do załatwienia między nimi, ale to jest bardzo dobry call-out, bardzo ciekawy, bo w ogóle myślę, że branża muzyczna czeka na dużą rewolucję pod tym względem.